Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak. Witam w kolejnym odcinku magazynu Zza Kołka. Tydzień temu rozmawialiśmy o układzie chłodzenia w naszym pojeździe. Układ, który zazwyczaj daje o sobie znać troszeczkę wcześniej, nim doprowadzi do poważnej awarii. Dzisiaj porozmawiamy sobie o układzie w silniku, który, gdy się zepsuje, uniemożliwi nam całkowicie jazdę, dewastując najczęściej silnik. Także dzisiejszy temat, układ rozrządu silnika. Zapraszam. Szanowni Państwo, zatem jakie zadanie ma układ rozrządu w naszym silniku? Otóż dość jasno sprecyzowane przez projektantów, otóż musi przenieść ruch obrotowy wału korbowego poprzez pasek zębaty bądź łańcuch i wprawić w ruch wałki rozrządu, które znajdują się w głowicy. Sam układ rozrządu może się odbywać za pomocą paska zębatego i łańcucha. Różnice oczywiste, jeżeli ktokolwiek widział pasek rozrządu, wie jak jest wykonany, jak ktoś widział łańcuch również, ale można sobie to również też wyobrazić. Również postaramy się Państwu te różnice pokazać. Większość producentów stosuje paski rozrządu z takiego powodu, iż prasa ich na pewno jest cichsza niż rozrządu łańcuchowego. Również tutaj pobudki, myślę, że ekonomiczne też mają wpływ. Wykonanie takiego paska na pewno jest tańsze niż łańcucha. Oprócz tego jeszcze są inne elementy, które również należą do układu rozrządu, prawda, czyli napinacze. Również sama obudowa rozrządu, wykonanie obudowy rozrządu na pasek, wystarczy wytłoczka z tworzywa i już mamy osłonięty, a w przypadku łańcucha jest to zazwyczaj odlew aluminiowy, dość skomplikowany. No i podstawowa różnica, sama praca układu na pasku, a na łańcuchu. Łańcuch pracuje w kąpieli olejowej, pasek tego nie lubi, nienawidzi wręcz. Podstawowe pytanie, jakie kierowcy sobie zadają, myśląc o układzie rozrządu, to kiedy wymieniać. O ile kierowcy posiadający silniki z napędem łańcuchowym rozrządu mogą raczej spać spokojnie, zazwyczaj producenci przewidują żywotność takiego łańcucha po prostu do końca życia silnika, bądź przy jakiejś ingerencji w głowicy przewidują jego wymianę. O tyle napędy na pasek wymagają regularnej po prostu wymiany. O ile eksploatujemy nowy samochód, trzymamy się ściśle interwałów wymiany rozrządu określonych przez producenta. Zazwyczaj producenci, trudno tu mówić też zazwyczaj, bo naprawdę rozstrzał kilometrów, jakie podają producenci od wymiany do wymiany, jest naprawdę różny, ale przyjmijmy, że średnio producenci przewidują żywotność paska rozrządu na około 120 tysięcy bądź 5 lat. Tak jak Państwu mówiłem, wykonanie paska rozrządu to nie jest on w większości z gumy, dlatego ten czas też jest istotny. Jeżeli nawet przez te 5 lat nie zrobimy tych kilometrów przewidzianych, pasek powinniśmy wymienić, bo guma po prostu, tak jak uszczelki, jak opony, podlega utlenianiu, zużywa się i z każdym rokiem po prostu słabnie. Gorzej mają kierowcy, którzy nabyli auto bądź są w posiadaniu akurat samochodu z niewiadomą historią serwisową, nie wiedzą kiedy wymieniany był ten pasek w silniku. Czy można stwierdzić, czy samemu można stwierdzić, czy taki rozrząd nadaje się do dalszej eksploatacji, czy też nie? Otóż, Szanowni Państwo, nawet gdy zdemontujemy osłony, ten pasek może się wydawać na zupełnie sprawny. On nie hałasuje, no chyba że ewidentnie.
prawda? Ale to naprawdę sporadyczne przypadki są, że po zdjęciu osłon widzimy, że ten pasek jest popękany, że brakuje mu choćby nawet jednego zęba, czy też strzępi się. Wtedy oczywiście każde uruchomienie może skutkować zniszczeniem naszego silnika. Także tutaj w przypadku paska rozrządu zawsze kogo się nie zapytamy, w którym warsztacie nie będziemy. Jeżeli nie wiemy, kiedy był zmieniany, należy go profilaktycznie wymienić. O tyle łatwiej mają kierowcy silników z rozrządem napędzanym przez łańcuch, że tak jak mówiłem na wstępie, że ten łańcuch jest przewidziany do końca życia silnika. Zatem, szanowni państwo, jakie objawy daje nam zużyty pasek rozrządu? Tak jak mówiłem zdanie wcześniej, żadnych. Pierwszym i jedynym objawem zużytego paska rozrządu będzie awaria poważna naszego silnika. Dochodzi najczęściej do zerwania całego paska bądź ścięcia kilku zębów. Silnik wtedy traci synchronizację. Tak jak państwu mówiłem, również pasek odpowiada za przekazanie momentu obrotowego na wałki rozrządu. Jeżeli wał korbowy i wałki rozrządu nie będą synchronizowane, dochodzi do tak zwanej kolizji. Całe szczęście, jeżeli mamy silnik tak zwany niekolizyjny, czyli w przypadku zerwania takiego paska nie dochodzi do zetknięcia zaworów z denkiem tłoka. Mamy szczęście, jeżeli w większości silników jest niestety silniki są tak zwane kolizyjne, czyli dochodzi do spotkania zaworów sących bądź wydechowych z tłokiem silnika. Dochodzi najczęściej wtedy do pogięć samych zaworów, pęknięć prowadnic zaworowych. Sporadycznie dziura w tłoku również się trafi. A już chyba nie muszę mówić, że takie typu awarie są bardzo kosztowne. Dlatego trzeba wymieniać ten rozrząd tak sukcesywnie, jak przewiduje producent. A jeżeli posiadamy starsze samochody, również wcześniej. Wszystko zależy też od tego, jakich używamy części, prawda, zamiennych. Jeżeli staramy kupować się części producentów, którzy dostarczają te części na pierwszy montaż do producenta, możemy spokojnie trzymać się tych interwałów producenta, czyli tak jak zakładaliśmy na początku programu 120 tysięcy, ale nie ukrywajmy, że te części zazwyczaj, powtarzam, zazwyczaj są troszeczkę droższe. A jak to zazwyczaj też i kierowcy bywają oszczędni, także szukamy zamienników. Też jest cała masa na rynku, do każdego prawie auta możemy wybierać, przebierać i cenowo, i jakościowo. Jeżeli zaryzykujemy, weźmiemy tani zamiennik, skróćmy sobie dość poważnie ten przebieg auta, nie 120 tysięcy, ale powiedzmy 80-90, tak na wszelki wypadek. A szanowni państwo, co wymieniamy w przypadku, gdy decydujemy się na wymianę rozrządu? Oczywiście nie sam pasek, nie tylko pasek, bo jeszcze pod pokrywą rozrządu znajdziemy takie rzeczy jak rolki prowadzące, napinacz samego paska, pompę wody. Również oczywiście te rzeczy, wszystkie, które współpracują z paskiem, również wymieniamy. Oczywiście każdą rzecz możemy kupić oddzielnie, to często, nierzadko wszystko jest w kompletach, ale zawsze możemy zdecydować, czy wymieniamy jedną, czy drugą, czy trzecią rzecz. Zawsze należy wymieniać kompletami wszystkie rzeczy, które współpracują z paskiem, bo one w równym stopniu się zużywają. Gdy wymienimy tylko pasek, pozostawimy sobie pompę wody, która ma już powiedzmy te 120 tysięcy przebiegu. Mimo że pasek będzie dobry, pompa, która ulegnie awarii, najczęściej zaczyna po prostu wyciekać płyn chłodzący przez łożyskowanie tej pompy, bądź też łożysko się zatrze na tej pompie, też spowoduje taką samą awarię, jak zużyty całkowicie pasek. Szanowni państwo, co nie lubi nasz pasek rozrządu? Oczywiście jak każda guma nie lubi kontaktu z olejem, nie lubi kontaktu z płynami chłodzącymi, jakimiś innymi agresywnymi płynami.
Wszelki wyciek w silniku od strony rozrządu, który jeżeli takowy mieliśmy, też profilaktycznie chociażby sam pasek należałoby wymienić, jeżeli został on zaolejony. Nie lubi jeszcze rozrząd tak zwanego odpalania na pych, czy też ze sznurka. To jest raptowne szarpnięcie takich rzeczy. Oczywiście czasami trzeba po prostu, ale jeżeli jest taka sposobność, należy unikać. Przy okazji wymiany rozrządu warto by troszeczkę jeszcze zainwestować i nawet gdy nie ma wycieku, wymienić profilaktycznie uszczelniacz wału korbowego właśnie, bo będziemy mieli już bardzo łatwy dostęp do niego, jak również uszczelniacze wałków rozrządu. Taką sytuację ja miałem również, gdzie oddając samochód do serwisu na wymianę rozrządu, zapytano mnie, czy profilaktycznie właśnie te elementy wymienić. To kosztują w porównaniu z późniejszą wymianą tych właśnie elementów naprawdę grosze, bo uszczelniacz średniej jakości kosztuje 10 zł, dosłownie. Zależy oczywiście też od jakiego modelu. Szanowni Państwo, także zawsze wymieniamy rozrząd kompletami. Staramy się wymieniać wszystkie elementy, które mogą w późniejszym czasie zawieść, prawda? Lub uszkodzić, zabrudzić nasz pasek rozrządu. Gdyż jeżeli zaniechamy chociażby na przykład wymiany pompy wody razem z rozrządem, późniejsze dostanie się do niej wymaga tego samego czasu, tej samej pracy wykonanej, co automatycznie tyle samo kosztuje, prawda? Dlatego tutaj ekonomia musi nam podpowiedzieć, co robić. No tak, dla rozluźnienia atmosfery, kilka filmów znalezionych w sieci. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam Państwa już za tydzień. Do zobaczenia.